Hej, miałem taki sprytny plan, żeby w trakcie vloga zrobić sobie śniadanie, ale rozgadałem się i nic nie zrobiłem. Ale nic nie szkodzi. Zrobiłem sobie potem. Smacznego wszystkim. Cześć, witajcie. Z tej strony Rok, a to jest moja tuba. Zrobię sobie dzisiaj śniadanie, bo nie miałem czasu, a pomyślałem, a nic się nie stanie, jak będę opowiadał o różnych rzeczach, a przy okazji sobie pokroję może jakiś chleb albo coś w tym stylu. Dzisiaj Playnex, także ja zawsze mam dużo zajęcia. W związku z tym nawet się nie zdążyłem uczesać. Trudno. O czym wam dzisiaj powiem? Wczoraj pytałem o vlogi, które są prowadzone przez kobiety, przez polskie vlogi, i dostałem kilka ciekawych rzeczy. Kilka ciekawych, kilka takich dołujących, strasznie mrocznych, ale o tym pogadam jeszcze. Ale pokażę wam takiego vloga, którego osobiście bardzo często oglądam, a nie jest specjalnie popularny. Dziewczyna, która go prowadzi, Manika Daily Grace. Wyjątkowo urodziwa osóbka i przy tym wyjątkowo zabawna. Jej czołówki mnie totalnie rozbrajają, rzućcie okiem. What's up, fuck? Hey guys, it's Thursday. Yes? Yes, and you know what that means. Daily Grace is gonna teach you how to do something. Babka jest strasznie śmieszna, opowiada o... Ma różne cykle, odpowiada na pytania, prowadzi seksowny piątek. Z reguły bardziej zabawny niż seksowny. Cóż ona tam jeszcze robi? Pokazuje różne rzeczy, jak można w przedziwny sposób wykonywać. Z reguły bez sensu, ale ogląda się to zawsze ciekawie. Rzućcie okiem na jej instrukcję o malowaniu się. And just fix it. Let's try it again. And I'm just gonna trace. Oh, God damn it. Oops, makeup wipe. No nie nazwałbym tego udanym malowaniem, ale mnie niezmiennie bawi to. No i tyle. Chciałem wam pokazać coś, co mnie bawi, co oglądam w trakcie relaksu, albo kiedy potrzebuję się zrelaksować. Co jest, synku? Poradziłeś sobie? Tak. Chyba opowiem też wam o vlogach, w ogóle o vlogowaniu. Ja nie jestem ekspertem. Co jest, synku? Ja nie jestem ekspertem, szczerze mówiąc, bo ile ja vloguję? Od miesiąca? Półtorej? Ale parę rzeczy mogę powiedzieć, mogę udzielić kilku rad. Z vlogami to jest tak. Wbrew pozorom, moim zdaniem... Chodź, synku, nie, wiesz... chodź, wezmę cię tu, jak już chcesz strasznie uczestniczyć w tym nagraniu, to chodź na ręce, bo tam strącisz. Cześć, możesz się przywitać z wszystkimi ładnie, jesteś wielką gwiazdą jesteś, wiesz? Za każdym razem, jak wrzucę film z tobą do internetu, to on ma dużo więcej odsłon niż tylko jak ja jestem sam. Wyobrażasz sobie? Tak, dla mnie wrzucę z do internetu. Tak, jak ciebie wrzucę do internetu. Tak, tak. A wrzucisz mnie do Pawła, to ja polecił go, to ja poleciłem do, ja do internetu, do komputera, mogę się zapkać. Dobra, idź teraz. Przepraszam, to mój geniusz. Jakbym go wrzucił do kabla do internetu, to komputer mógłby się zatkać. Dobra, ale o vlogach miałem mówić. Bardzo dużo osób chce vlogować i cholernie mnie to cieszy, ale musicie pamiętać o paru rzeczach. Jeżeli vlogujecie, no to mocno dosyć otwieracie się przed innymi ludźmi, a internet jest pełen wredniaków, którzy wyłapią spośród, choćbyście powiedzieli milion słów, to oni wyłapią jedno, które im się nie spodoba, skupią na nim całą swoją złośliwość i będą chcieli was zamęczyć. I jeżeli nie będziecie na to gotowi, jeżeli nie będziecie odporni na takie rzeczy, to będzie wam ciężko. Także upewnijcie się, że wiecie, w co się pakujecie. Bo naprawdę, wystarczy parę wrednych osób, żeby mocno popsuć humor. Tak to jest. Kurczę, nie chcę was zniechęcać. To jest z jednej strony tak, powiem, że warto robić vlogi, a potem powiem, że możecie się spodziewać nieprzyjemności z tego powodu.
No ale, ale wszystkie plusy i minusy chciałbym przedstawić. Oczywiście niesłychanie fajnie jest, jest gadać i jeżeli jesteście odporni na idiotów, to też będziecie się świetnie bawili, widząc ich próby zdyskredytowania was, to po pierwsze. A po drugie, wmówienia wam, że jesteście gorsi niż jesteście. To potrafi być także dosyć zabawne. Ale co mnie we vlogowaniu najbardziej interesuje? To jest ta rozmowa, którą prowadzę tutaj teraz z wami. Ale tak naprawdę to nie jest źródłem tej rozmowy, nie są jakieś moje przemyślenia, które toczę w samotności. To, o czym wam opowiadam, to jest coś, o czym wcześniej wielokrotnie rozmawiałem z moją żoną. Akurat na temat vlogów nie, ale na temat wielu innych spraw, o których opowiadałem wcześniej. Jeżeli macie z kim pogadać, kumpla, znajomego, nawet rodziców, jeżeli macie takich komunikatywnych, brata, siostrę i prowadzicie z nimi jakieś ciekawe rozmowy, to właśnie te rozmowy wrzuca się najfajniej do YouTube'a, bo one wtedy są szczere, wtedy są wasze, przemyślane wcześniej i... no i fajne, tak mi się wydaje. Także dwie rzeczy, o których musicie pamiętać. Pierwsza to jest jakaś tam odporność i bycie gotowym na to, że może was spotkać parę przykrych komentarzy. A druga to taka, żeby mieć o czym mówić. Bo to jest tak, nie tylko chodzi o to, że chcę mówić i stanę przed kamerą i nie wiem co powiedzieć, ale te tematy, które omawiamy, warto mieć już gdzieś przerobione, gdzieś przegadane z innymi ludźmi. Warto poznać punkty widzenia innych osób. I tak to wygląda. To wstępie tak na dwie szybkie rady, jeżeli chodzi o vlogowanie. Może kiedyś powiem coś jeszcze, jeżeli będziecie zainteresowani. Nie mam żadnych wątpliwości, że strasznie cieszę się z tego powodu, że tak dużo osób chce robić vlogi. I powiem wam, że nawet kiedy wejdę do działu Ludzie i blogi na YouTubie, to znajduję tam coraz więcej nowych twarzy, szczególnie młodych ludzi. Mam nadzieję, chociaż właściwie to może nie nadzieję, ale fajnie, jeżeli chociaż kilka z tych osób zainspirowałem ja. No nic, trzymajcie się, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!